niecałe 40 metrów długości, waga około 1000 ton, a to wszystko częściowo zakopane w ziemi. Tak właśnie prezentuje się największy znany egipski obelisk. Monument jest niedokończony, znajduje się w okolicach miasta Asuan w Egipcie. Prace nad nim trwały około 1500 roku przed narodzeniem Chrystusa i cały obelisk, o którym mówimy, gdyby powstał, byłby największym wykonanym przez starożytnych Egipcjan kiedykolwiek. Jednak nie został nigdy ukończony, ponieważ w momencie próby odłączenia go od większej skały pojawiło się pęknięcie, które uniemożliwiło wydobycie go bez uszkodzenia. Ówcześni Egipcjanie nie zamierzali wykorzystywać skały w żadnym innym celu. Dlatego też całość została porzucona i czekała na odkrycie przez współczesną cywilizację przez kilka tysięcy lat, dokładnie do roku 2005 naszej ery. Najbardziej zadziwiająca jest technika wykonania obelisku. Do odłupania brzegów wykorzystano pionowe odwierty ułatwiające odkruszenie niepotrzebnych części, natomiast do ociosania reszty naukowcy odkryli, że obelisk został stworzony w większości przez zwykłe ciosanie kamienia mniejszymi, specjalnie wykorzystywanymi do tego celu okrągłymi kawałkami dolerytu, czyli skały o składzie podobnym do bazaltu. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile czasu zajęło wykonanie długiego na kilkadziesiąt metrów obelisku. Jednak znając rozmach starożytnych Egipcjan, do przedsięwzięcia zatrudniona była cała rzesza rzemieślników. Dzięki czemu cała procedura wykuwania zajęła pewnie zaledwie kilka lat. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, w jakim celu miał być wykorzystany materiał, a badanie archeologiczne przeprowadzone w Egipcie wskazuje na to, że po skończeniu prac na miejscu mógł być on nawet przetransportowany na odległość kilkuset kilometrów. Tak jak na przykład granitowe bloki wykuwane do zbudowania piramid w Gizie były transportowane na odległość 700 kilometrów od miejsca wydobycia. Obelisk jest oczywiście dostępny do zwiedzania, jednak sugeruje się, aby wybrać się na wycieczkę w celu podziwiania go w godzinach porannych, ponieważ w okolicach południa nasłonecznienie jest tak duże, że uniemożliwia komfortowe zwiedzanie. Niestety rzemieślnicy pracujący przy obelisku nie mieli możliwości schowania się przed promieniami słonecznymi i pracowali na terenie kamieniołomu od rana do wieczora. Możemy zaledwie wyobrazić sobie, ile pracy musiano włożyć w stworzenie tak ogromnego kawałka skały.